Wydajność mleczna stada wynosi niemal 10 500 kg mleka, mimo że krowy w dawce nie otrzymują nawet kilograma śruty sojowej. Okazuje się, że jej zamienniki mogą być równie skuteczne i co ważne, wcale nie muszą być droższe. Stado Ewy Rychły z miejscowości Poniszowice w województwie śląskim należy do prywatnego gospodarstwa Teodory Brzozowskiej, które jeszcze 5 lat temu liczyło 60 krów. Od tego czasu jest ono stopniowo powiększane i obecnie liczy 127 mlecznic w laktacji. Od ponad roku hodowcy żywią krowy bez dodatku śruty sojowej. Dawkę tę ułożył doradca żywieniowy Michał Gawlik. Raz w miesiącu fermę wizytuje także profesor doktor habilitowany Zygmunt Maciej Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który koordynuje żywienie oraz doradza w innych ważnych kwestiach.